Witam drodzy zebrani. Będziemy kontynuować naszą podróż przez List do Hebrajczyków. Ostatnio byliśmy w rozdziale trzecim, dzisiaj rozdział czwarty. Zagłębimy się w ten rozdział, wyciągniemy pewne wnioski do naszego życia i mam nadzieję, że odejdziemy zbudowani. Czwarty rozdział Listu do Hebrajczyków możemy otworzyć, szybko go przeczytamy, a później sobie przestudiujemy. Autor kontynuuje swoją myśl i czytamy takie słowa. Bądźmy zatem ostrożni, aby czasem, choć obietnica wejścia do jego odpoczynku pozostaje aktualna, ktoś z was nie uznał, że ona go nie dotyczy. Gdyż nam również, podobnie jak tamtym, oznajmiona została dobra nowina. Im jednak zwiastowane słowo nie przyniosło korzyści, ponieważ nie należeli do ludzi słuchających z wiarą. Albo tak jak fajnie oddaje Biblia Warszawska, słowo, które usłyszeli, nie zostało powiązane z wiarą. Chodzi oczywiście o Izraelitów, którzy zostali wyprowadzeni z Egiptu pod wodzą Mojżesza, czyli autor odwołuje się do przeszłości, do historii Izraela i wyciąga zastosowanie na dzisiaj. Również dla nas na dzisiaj, nie tylko dla pierwszych odbiorców tego listu. Do odpoczynku albo do odpocznienia natomiast wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Zgadza się to z jego oświadczeniem. Jak przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. Słowa te zostały wypowiedziane, pomimo że jego dzieła dokonane są od założenia świata. Bo tak powiedziano gdzieś o siódmym dniu tygodnia. I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł. Tutaj natomiast czytamy, nie wejdą do mojego odpoczynku. Jeśli więc niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa, to znowu wyznacza, domyślę Bóg, pewien dzień, dzisiaj, i mówi po tak długim czasie za pośrednictwem Dawida to, co już przedtem zostało powiedziane. Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. Gdyby to Jozue wprowadził ich do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po tak długim czasie o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatni dla ludu Bożego. Kto wszedł do jego odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Postarajmy się zatem wejść do tego odpoczynku, aby ktoś z was nie upadł, tak jak w tym przykładzie nieposłuszeństwa. I dotąd dziś przeczytamy do 11 wersetu, ten czwarty rozdział. Jak łatwo zauważyć, główny temat tego urywka to jest odpoczynek albo odpocznienie, tak jak Biblia Warszawska tłumaczy. Czyli coś, co lubimy, tak? Bo generalnie myślę, lubimy odpoczywać. Pracować trzeba, odpocząć jest dobrze. I właśnie tutaj, w tym czwartym rozdziale, autor wprowadza ten taki jakby nowy wątek. Odpoczynek, odpocznienie dla ludu Bożego. I najpierw pokrótce przeanalizujemy myśl, logikę tego fragmentu, tego urywka. Jakbyście mogły z kazaniem rzucić się slajdzik. Co? A jest, dobra. Tak, pięknie. Dzięki. I tutaj czytając ten urywek po pierwsze widzimy co? Że tamci, czyli tak jak już mówiłem, to pokolenie, które wyszło z Egiptu tysiące lat przed napisaniem tego listu, usłyszało dobrą nowinę. To ciekawe, czyli Ewangelię. O czym była ta dobra nowina? No niekoniecznie była o Chrystusie. Raczej dobra nowina dla tamtego pokolenia zawierała się w tym, że Bóg powiedział, słuchajcie, wyprowadzę was z niewoli, uwolnię was, dam wam wolność, uczynię z was naród. Mało tego, wprowadzę was do ziemi obiecanej, płynącej w mleko i miód, gdzie zamieszkacie w domach, których nie budowaliście, będziecie mieli pola, których nie obsiewaliście, mlekiem i miodem płynąca kraina, żyć nie umierać. A jeszcze jak będziecie żyć w posłuszeństwie wobec mego przymierza, moich przykazań, to będzie tam jak parafrazujące w bajce. Żadna plaga was nie dotknie, będzie spokój, nie będzie wojen, będzie urodzaj, będzie jak, no, prawie raj na ziemi, tak? Dobra nowina. Ale co mówi autor? Że to pokolenie nie zaufało Bogu. Nie uwierzyło w tą obietnicę.
nie uwierzyło w to, że rzeczywiście Bóg ma takie intencje i taką moc, żeby do tej ziemi, Kanaanu, ich wprowadzić i rzeczywiście pomóc im objąć ją w posiadanie. Tam przecież mieszkały silne narody, trzeba było walczyć z tymi narodami. Ale Bóg obiecał, przysiągł, będziecie mieć tą ziemię, ja już ją wam dałem, ona jest już wam dana. Z mojej perspektywy wy już ją posiadacie. Wam zostaje tylko wejść i wziąć. Ale to będzie pewne na 100%, że zdobędziecie. Ja obiecuję, ja Bóg gwarantuję swoją osobą. Dobra nowina. Wyjdziecie z niewoli, staniecie się wolnym narodem, dostaniecie dziedzictwo, ziemię, za darmo. Nie uwierzyli. I ten, kto czyta Stary Testament, zna historię Izraela, doskonale wie, jak bardzo niewierzącym, nieufnym narodem był ten naród, szczególnie to pokolenie, które Mojżesz wyprowadził z Egiptu. I autor czyni pewną analogię. Podobnie teraz ludzie słyszą dobrą nowinę, której treść jest inna. Dobra nowina, która mówi o tym, że Jezus Chrystus, Boży Syn, wziął na siebie nasze grzechy, poniósł pełną karę za te grzechy i każdy, kto dziś się opamięta i zaufa Chrystusowi jako swojemu Zbawicielowi, uwierzy w tą prawdę, że jego grzechy zostały zapłacone przez Chrystusa, otrzyma co? Otrzyma życie wieczne w Bożym Królestwie. Czyli łatwo zauważyć, jest pewna analogia. Ziemia obiecana to jest taki ziemski symbol Bożego Królestwa, duchowego Bożego Królestwa. Ja bym powiedział duchowo-fizycznego, bo Boże Królestwo to nie będzie tylko duchowy wymiar, to będzie wymiar też fizyczny. O tym będziemy mówić. I tak jak wtedy Bóg obiecał swemu ziemskiemu narodowi, słuchajcie, wprowadzę was do nowej ziemi, tak samo Bóg teraz mówi, każdy, kto uwierzy w Jezusa, jego grzechy zostaną przebaczone i wejdzie do nowych niebios i nowej ziemi, do nowego Jeruzalem. Będzie żył na wieki wieków, w szczęśliwości, w odpocznieniu. Właśnie. I tak jak wtedy Izrael nie wierzył, tak i w czasach pisania tego listu, bo list jest skierowany głównie do Żydów, do Hebrajczyków, którzy albo przeszli na chrześcijaństwo, uwierzyli w Jezusa, albo stali przed taką decyzją i się wahali, bo prześladowania się rozpoczęły, też stali przed tym niebezpieczeństwem, żeby nie uwierzyć, żeby odrzucić Ewangelię, tak jak tamto pokolenie. I autor podkreśla, jeśli ktoś nie uwierzy, tamci nie uwierzyli, nie zaufali Bogu, nie zaufali Jego obietnicy, Jego zobowiązaniu, więc nie weszli, zginęli, przepadli. Tak samo teraz, każdy, kto nie uwierzy w Ewangelię, nieważne, czy jest Żydem, czy nie, nie ma znaczenia. Jeśli odrzuci Chrystusa, jeśli odrzuci tą dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie, to też nie wejdzie do tej nowej ziemi, nowego nieba. Tej prawdziwej ziemi obiecanej, której Kanaan był tylko symbolem, przedsmakiem. Prosta logika, prawda? Tego urywka. No i właśnie autor wprowadza ten temat odpocznienia. Mówi, że tamci nie weszli do odpocznienia, do odpoczynku. Kanaan miał być tym miejscem odpoczynku. Po tych trudach niewoli, trudach wędrówki przez pustynię, po tych trudach walki z tymi narodami, które ją zamieszkiwały, tą ziemię obiecaną, mieli objąć ją całą w posiadanie i tam wreszcie odpocząć, usadzić się i, to się mówi, normalnie w spokoju żyć. Taki Bóg miał dla nich plan. Nie weszli, bo nie uwierzyli, nie zaufali swemu Bogu. I dalej autor mówi, że rzeczywiście Kanaan był tylko symbolem, był tylko przedsmakiem, bo Bóg mówi, że nadal pozostaje odpocznienie, odpoczynek dla Bożego ludu. Czyli mówi o duchowym odpoczynku. Mówi o zbawieniu, krótko mówiąc. Czyli nadal, słuchajcie, jest oferta ze strony Boga wobec nas, grzesznych ludzi, obciążonych grzechami, obciążonych konsekwencjami swoich grzechów, obciążonych życiem. Bóg mówi, słuchaj, możesz, ja cię mogę wprowadzić do odpoczynku. Do takiego stanu życia, że będziesz żył w pewnym takim duchowym komforcie, psychicznym komforcie.
Zaraz się zagłębimy zresztą w znaczenie tego słowa odpoczynek. Ale to jest, słuchajcie, wspaniała oferta, wciąż aktualna. Jest odpoczynek dla człowieka na każdej płaszczyźnie. Duchowej, psychicznej, fizycznej. Bóg może dać takie odpocznienie. Bóg jest zainteresowany, żeby w nasze życie wprowadzić, może użyję takiego słowa trochę nie na miejscu, relaks. Tak, Bóg chce, żebyś żył trochę takim zrelaksowanym życiem. Nie w ciągłym napięciu, zdenerwowaniu, strachu, lęku, a czasem chrześcijanie też tak nawet żyją. To nie jest Boży plan. Bóg chce, żebyś miał w życiu odpocznienie, żebyś żył w komforcie. Nie w stresie, tylko w komforcie. I zaraz sobie o tym powiemy. No i autor konkluduje ten urywek, że dołóżmy więc starań, żeby wejść do tego odpocznienia. Jak do niego wejść? Przez wiarę. Po prostu trzeba zaufać Bogu, zaufać w to, co On mówi. Zaufać Jego obietnicom. I doświadczysz odpoczynku, wejdziesz do odpoczynku. Wejdziesz do odpoczynku. I teraz wyciągnijmy sobie pewne wnioski, pewne zastosowanie z tego urywka. Po pierwsze, tak jak już wspomnieliśmy, czym jest właściwie odpocznienie, odpoczynek. Mi się wydaje, że chodzi po prostu o zbawienie. To słowo odpoczynek tutaj stosowane, to jest synonim bycia człowiekiem zbawionym, otrzymania życia wiecznego, otrzymania przebaczenia. Ale z naciskiem, z podkreśleniem tego przyszłego aspektu. Przyszłego aspektu, czyli tego aspektu, na który czekamy. I skoro to słowo odpocznienie jest synonimem terminu zbawienie, czyli uwolnienie, jakie daje tylko Jezus Chrystus, to wydaje mi się, słuchajcie, że tak jak o zbawieniu możemy mówić w trzech takich czasach, tak samo o odpocznieniu możemy mówić w trzech czasach albo w trzech etapach. Jest etap przeszły naszego zbawienia. Tak samo jest etap przeszły, zamknięty naszego odpoczynku. Mówię oczywiście o ludziach, którzy uwierzyli w Jezusa. Bo tylko przez wiarę w Jezusa, świadome zaufanie Chrystusowi, powierzenie Mu swego życia, uwierzenie w Ewangelię, w ogóle można wejść do tego odpoczynku. Znaleźć się w tym obszarze duchowego odpoczynku. Czyli jest etap przeszły, on już jest zakończony, zaraz sobie powiem, o co chodzi. Jest etap obecny tego odpoczynku, życia w tym Bożym odpoczynku, tu i teraz. No i jest etap przyszły. I autor szczególnie podkreśla, ma na myśli ten etap przyszły, ale myślę, że nie tylko. Bo słuchajcie, jeśli jesteśmy ludźmi zbawionymi, jeśli narodziliśmy się na nowo, to otrzymaliśmy życie wieczne już. Już w nas Bóg wlał swoje życie, które będzie trwało bez końca. Nową jakość życia, duchowe, Boże życie. Biblia mówi, że posiew Boży jest w nas. Tak jakby nasienie Bożego życia, nasionko Bożego życia w nas w momencie nowych narodzin zostało zasiane i oprócz zwykłego, fizycznego, naszego naturalnego życia pulsuje w nas życie samego Boga. Poprzez obecność Ducha Świętego, poprzez to, że On wytworzył w nas nową naturę. To jest cząstka życia samego Boga, to jest jakość Boża. I człowiek zbawiony nie musi mówić, ja będę miał kiedyś życie wieczne. Już masz życie wieczne. Jak w Chrystus wróci, to wejdziesz do pełni tego życia. Ale cząstkę już masz, już możesz jakąś namiastką, jakąś częścią tej wieczności, tego, co w pełni będziemy przeżywać w Bożym Królestwie, już teraz możemy to w jakimś stopniu przeżywać. I to, w jakim stopniu będziemy, słuchajcie, to przeżywać, to też mocno zależy od naszej, no właśnie, wiary. Od naszego zaufania Bożemu Słowu, od naszego polegania, takiego prawdziwego, praktycznego, nie tylko słowem, ale praktycznego polegania na Bożych obietnicach. I wspólny wątek łączący te trzy części, te trzy aspekty, on znajduje się w wersecie 10.
tego czwartego rozdziału. Można powiedzieć, że to jest taka esencja tego, czym jest ten odpoczynek. Werset 10 mówi: kto wszedł do jego odpoczynku, czyli do Bożego ten odpoczynku, ten też odpoczął od swoich dzieł, jak Bóg od swoich. Czyli to odpocznienie, duchowe odpocznienie, jakie daje Bóg tym, którzy uwierzą w Jezusa, jego esencją, taką główną częścią jest to, że odpoczywa się, że człowiek odpoczywa od swego wysiłku. W jakim sensie? Zaraz sobie powiemy. Bo przecież Bóg nas nie wzywa do bierności. Bóg nie robi wszystkiego za nas. Ale jest pewien sens, że naprawdę właśnie w pewnym sensie możemy żyć tak, że nie będziemy odczuwać jakiegoś takiego znoju życia chrześcijańskiego. Nowy Testament mówi ciekawą rzecz w kilku miejscach, że Boże przykazania nie są uciążliwe. Prawda? Boże przykazania nie są uciążliwe. Jeśli twoje serce jest we właściwej relacji z Bogiem, jeśli właściwe rzeczy dzieją się w tym sercu, chrześcijaństwo nie będzie czymś uciążliwym, trudnym. Nie mówię, że nie będzie nas męczyć fizycznie. Ja na przykład po powiedzeniu kazania czuję się zmęczony. Ale nie duchowo. Duchowo wprost przeciwnie. Duchowo ja fruwam. Ale fizycznie, nawet w jakimś stopniu psychicznie, czuję się po prostu wyczerpany, tak? A to normalne, bo tak jesteśmy stworzeni, męczymy się. Natomiast pełnieniu Bożej woli nie musi wcale towarzyszyć duchowe poczucie jakiegoś takiego wyczerpania, zniechęcenia i w ogóle. I takie odpocznienie daje nam Bóg. Kto wszedł do Bożego odpocznienia, odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich. I pamiętamy, Bóg stworzył świat w 6 dni, 7 dnia odpoczął, nie dlatego, że się zmęczył, tylko dlatego, że zrobił wszystko, co zamierzał zrobić. Wykonał swój plan, powiedział, no to jest bardzo dobre, okej, więcej nic nie trzeba, odpoczywał. I ten odpoczynek trwa. Bóg nie podejmuje żadnych nowych twórczych aktów. On tylko podtrzymuje ten stworzony porządek swoją mocą, żeby funkcjonował. Żeby te prawa, które stworzył, fizyczne, chemiczne, biologiczne, duchowe, jakiekolwiek, żeby nadal działały. On, tak jak Biblia mówi, że Chrystus podtrzymuje świat słowem swojej wszechmocy. Także Bóg odpoczywa. I ten odpoczynek oferuje nam. I teraz tak. Mamy te 3 aspekty. I powiedzieliśmy sobie, że odpoczynek równa się zbawienie. I nasze zbawienie można podzielić na te 3 aspekty. Na te 3 fazy, można powiedzieć. Po pierwsze, aspekt przeszły. Jest to usprawiedliwienie. Zostaliśmy usprawiedliwieni. Każdy człowiek, który nawrócił się do Chrystusa, który uwierzył w Ewangelię o krzyżu, o zmartwychwstaniu, przyjął Chrystusa świadomie jako swojego Zbawiciela, oddał mu tron swego życia, skończył bunt, poddał się prawowitemu władcy, zostaje momentalnie usprawiedliwiony. Tak jak tu czytamy, to jest dzieło Boże, działanie Boga w odpowiedzi na wiarę człowieka oczywiście, polegające na tym, że Bóg jako sędzia przypisuje, ogłasza werdykt, przypisuje winnemu grzesznikowi coś, co do tego grzesznika nie należy, coś, co ten grzesznik nigdy by o własnych siłach nie osiągnął. A mianowicie przypisuje zasługi Chrystusa. Dwojakie zasługi. Po pierwsze, zastępczą śmierć. Czyli, że Chrystus zamiast mnie poniósł moją karę. Karę piekła, karę oddzielenia od Boga, karę potępienia. Chrystus zakosztował tego. Zamiast mnie, zamiast ciebie. Za cały świat. Czyli zastępcza śmierć i po drugie, to jest ważne, doskonałe życie. Bezgrzeszne, doskonałe życie Bożego Syna. Zastępcza śmierć i doskonałe życie Jezusa zostają przepisane do akt grzesznika. Natomiast przestępstwa, winy, grzeszność, moja, twoja, zostały przepisane na konto Jezusa.
i Jezus za to został ukarany. I dlatego wszystko teraz jest legalnie w porządku przed Bogiem jako sędzią. Bóg może uznać za sprawiedliwego, czyli nie tylko niewinnego, mało tego, jako doskonale posłusznego, a tylko tacy wejdą do nieba, doskonale posłuszni, którzy nigdy nie zgrzeszyli. Bóg tą doskonałość, której my sami nie osiągniemy nigdy, bo jesteśmy grzesznikami, Bóg nam daje w prezencie. Doskonałość swego Syna. Ale żeby ta doskonałość przeszła na twoje konto, żeby z twojej kartoteki zostały wyrzucone przestępstwa, które cię skazują na śmierć, a znalazła się tam doskonała sprawiedliwość Jezusa i zastępcza śmierć, musisz do Jezusa przyjść i to przyjąć. Musisz się ukorzyć, przeprosić Go i uwierzyć w to, że On za ciebie zapłacił. I w tym momencie zostajesz usprawiedliwiony. I to jest moment. To jest werdykt Boga. Bóg ogłasza sprawiedliwym grzesznika, który przyjął Chrystusa. I zobaczcie, jak to się ma do tego stwierdzenia, że to jest kto wszedł do Bożego odpocznienia odpoczął od swoich dzieł. Bardzo konkretne powiązanie. W usprawiedliwieniu, dzięki temu, że Bóg nas usprawiedliwił, nikt z nas nie musi pracować na swoje zbawienie. Na to, żeby zostać usprawiedliwionym przed Bogiem. Mnóstwo ludzi pracuje. Ja też kiedyś pracowałem. Mnóstwo dobrych dzieł starałem się wykonać. Po co? Żeby zostać usprawiedliwiony ze swoich grzechów, bo jeśli nie zostanę usprawiedliwiony ze swoich grzechów, to idę do piekła. Proste. Więc mnóstwo pracy, mnóstwo religijnego, moralnego wysiłku, bo brałem na serio te sprawy duchowe, no i zarabiałem, tak? Bo nie rozumiałem, że nigdy nie zarobię i nie rozumiałem, że ktoś już za mnie zarobi. Doskonały Boży Syn, Zbawiciel, jedyny ratownik. Ja sam siebie nie uratuję. Setki razy o tym mówiliśmy, nie będę się powtarzał. Także rzeczywiście, zobaczcie, kto uwierzył w Jezusa, odpoczął od swoich dzieł. To nie znaczy, że od momentu, jak przyjąłeś zbawienie, to dobre uczynki się skończyły. Nie, wprost przeciwnie. Myślę, że dopiero się zaczęły. Pokochałeś Jezusa i zapragnąłeś Mu służyć. I dopiero się rozpoczęły dobre uczynki. Ale motyw jest już zupełnie inny. Te uczynki już nie są robione ze strachu przed piekłem, ze strachu przed karą. Te uczynki nie są już robione na zasadzie wewnętrznego drżenia. Ale czy to wystarczy, kiedy stanę przed Bogiem? Słuchajcie, to jest dylemat człowieka religijnego. To doprowadziło do wybuchu reformacji, że Marcin Luther nie mógł znieść tej duchowej udręki. Czy moje dobre uczynki, czy to, że jestem mnichem, zakonnikiem, umartwiam się, poszczę, daję jałmużny itd. itp. Czy to wystarczy, jak stanę przed tym strasznym, świętym Bogiem? I otworzyły mu się oczy, Bóg mu odkrył przez list do Rzymian, że nie wystarczy. Nigdy nie zasłużysz. Musisz jak żebrak przyjść i przyjąć zbawienie, na które nigdy byś nie zasłużył. Dobra nowina brzmi, Jezus za ciebie zasłużył. Luter to przyjął i doznał odpocznienia. Tak samo jak ja doznałem i myślę, że wielu z nas. Już nie musimy drżeć o to, co będzie przed sądem Bożym. I teraz robimy dobre uczynki zupełnie z innych motywów. Można powiedzieć na luzie. Na luzie, tak? Bo wiemy, że one nie będą się liczyć, jeśli chodzi o kwestię usprawiedliwienia. Bo usprawiedliwienie jest tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi, temu, co On zrobił. Jego uczynki się liczą. I to jest piękne. Także kto przyjął usprawiedliwienie, kto został usprawiedliwiony, odpoczął od swoich dzieł w tym sensie, że przestaje drżeć o to, czy jego dobre uczynki wystarczą, żeby uniknąć piekła. Już jest o to spokojny. Uniknął piekła, bo Chrystus go chroni. Dalej mamy aspekt obecny. Uświęcenie. Uświęcenie jest z kolei procesem trwającym całe życie. Usprawiedliwienie to był moment. W momencie, kiedy przyjąłeś Jezusa. I od tego momentu wszedłeś w proces uświęcenia, czyli Bóg przemienia cię na obraz Jezusa Chrystusa
pracuje nad tym różnymi środkami, przez Ducha Świętego, przez Słowo Boże, przez różne życiowe doświadczenia. Bóg pracuje nad tym. To jest dzieło Boże. I to trwa obecnie. I w tym aspekcie, słuchajcie, też można doświadczać odpocznienia. Zaraz sobie o tym powiemy. No i zostaje trzeci etap, trzecia faza zbawienia, na którą czekamy, w którą jesteśmy spokojni, jeśli wierzymy w Jezusa, która znów będzie momentem. Usprawiedliwienie jest momentem, uświęcenie jest procesem, uwielbienia będzie momentem. Biblia mówi, w mgnieniu oka zostaniemy porwani, nasze ciała grzeszne, znikome zostaną przemienione na obraz ciała Chrystusa, które miał po zmartwychwstaniu, czyli ciała bezgrzesznego, nieulegającego chorobom, słabościom, zepsuciu, śmierci. Takie ciała zaplanował dla nas Bóg. Czekamy na ten moment. I na ten moment kładzie nacisk autor listu do Hebrajczyków. Czyli, że wejdziemy do pełni naszego odpocznienia, gdzie rzeczywiście odpoczniemy od walki z grzechem, z szatanem, z pokusami, gdzie nie będą nas męczyć już różne problemy, dylematy, wątpliwości i tak dalej. Na ten etap czekamy. Jak doświadczać tego duchowego odpoczynku? O usprawiedliwieniu już powiedzieliśmy. Czyli jeśli uwierzyłeś, już nie musisz się męczyć, żeby zasłużyć na Bożą akceptację. Nigdy byś nie zasłużył, zrozumiałeś to, przyjąłeś Jezusa, nawróciłeś się, Bóg cię zaakceptował, przyjął, jesteś Boże dziecko, usprawiedliwione w Jego oczach jako sędziego, bez skazy i zmazy, perfekcyjnie posłuszne. To jest twój bilet do nieba, do Bożego Królestwa. Odpocząłeś od zarabiania. Ale zostaje cały proces teraz uświęcenia. Czyli nasz główny cel w życiu, przynajmniej taki powinien być, jeśli jesteśmy chrześcijanami, to jest stawać się jak mój Jezus, jak mój Zbawiciel, jak mój Pan, który mnie odkupił. I teraz zobaczcie, w tym procesie, aczkolwiek jego autorem jest Bóg, my też mamy swoją rolę do odegrania. Musimy włożyć pewien wysiłek. Musimy okazywać wiarę i musimy okazywać posłuszeństwo. Żeby Duch Święty mógł w nas swobodnie pracować, przemieniać nas. Czyli nasze decyzje są konieczne, nasz wysiłek jest konieczny, ale teraz znów można wysiłek wkładać w oparciu o własny potencjał i próbować zmienić się o własnych siłach dla Jezusa. Albo można wkładać ten sam wysiłek, podejmować te same decyzje, ale nie w oparciu o swój potencjał i o swoją silną wolę jedynie, ale w oparciu o Boży potencjał, który w tobie jest. I Biblia pięknie ten potencjał opisuje. Biblia mówi, że moc zmartwychw, ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, działa w Bożych dzieciach. No bo jak może być inaczej, skoro Bóg, Duch Święty, zamieszkuje serce człowieka, który narodził się na nowo. Słuchajcie, Bóg Wszechmogący w nas mieszka. Jaka może być bariera dla Boga Wszechmogącego? Zero. Żadna. Żaden grzech, żadne zniewolenie, żaden nałóg, żaden zły nawyk, nic. Jest to kwestia czasu, że on to złamie. Ale najczęściej to jest proces, zwłaszcza jeśli chodzi o przemianę naszego charakteru. I szybkość tego procesu, słuchajcie, w pewnym stopniu zależy od naszej współpracy. Bym powiedział nawet w bardzo dużym stopniu. Bóg ze swojej strony dał wszystko, żebyśmy mogli się uświęcać. Teraz pytanie, czy my z tego korzystamy? I wielu ludzi wpada w pułapkę, wielu chrześcijan, ja też w tej pułapce przez pewien czas w moim życiu byłem, że duchowa przemiana polega na silnym zaciskaniu zębów i staraniu się, żeby zmienić samego siebie, żeby wyrzucić pewne grzechy ze swego życia. I to polega na tym, że człowiek mocno się zapiera,
stara się, wysila się, upada, przychodzi do Boga i mówi: Boże, przepraszam, znów to zrobiłem. Ja już następnym razem tego nie zrobię. Obiecuję, ja się postaram. Czyli jest to walka prowadzona w oparciu o własne siły. Czyli jest to walka prowadzona w oparciu o wiarę nie w Boga. To jest walka prowadzona w oparciu o wiarę w siebie. Boże, ja Ci obiecuję, że ja dołożę starań i już więcej tak nie zrobię. No i ewentualnie tam pomóż mi. Ale w świadomości jest ten obraz, że to ja muszę dla Jezusa, bo Go przecież kocham. Jak ja mogę taki być? Ja nie mogę tak dłużej, prawda? Nie mogę tak grzeszyć, przecież Jezus za mnie umarł. Jezu, ja już nie będę. Zobaczysz, obiecuję. Jeśli obiecujesz Bogu, to znaczy, że polegasz na sobie. To jest wyraz polegania na sobie. Dopóki obiecujesz coś Bogu, że Ty coś dla Niego zrobisz, albo czegoś już więcej złego nie będziesz robił, to jest wyraz, zgodzisz się z tym czy nie. Jeśli nie rozumiesz, to zrozumiesz. To jest wyraz polegania na sobie. Dopóki coś deklarujesz, obiecujesz. Człowiek, który zrozumiał swoją bezsilność, nic nie obiecuje. On po prostu zdaje się na Jezusa. I mówi: Boże, mam nadzieję, że następnym razem tego nie zrobię. Liczę na Ciebie, że dodasz mi siły. Bo ja nie mam siły. Ja nie mam siły. Także słuchajcie, możemy starać się walczyć w oparciu o swoją siłę, a możemy walczyć w oparciu o Bożą siłę. I to jest różnica zdecydowana. Zdecydowana. I teraz znów, jak tego doświadczyć? Jak doświadczyć, żeby to moc Boża, moc Ducha Świętego mnie zmieniała, a nie moja własna moc, która jest bardzo malutka. Jakaś tam jest, ale bardzo mała w porównaniu z Bożą. Wiara. No znów wracamy do tego samego. Przez wiarę w Boże Słowo. Ale w co konkretnie? W co konkretnie? Słuchajcie, jest mnóstwo wspaniałych obietnic. Biblia mówi dużo na temat tego procesu uświęcenia. Po pierwsze, słuchajcie, co? Że ostatecznym autorem naszego uświęcenia jest Bóg. Nie my. To Duch Święty, to Bóg niesie główny ciężar tego, żeby przemienić Cię na obraz Twego Syna. To nie jest tak, że Bóg zostawił nam zadanie, siedzi na tronie w niebie, no i patrzy i na sądzie nas rozliczy. Na ile nam się udało spiąć i przemienić się na obraz Jezusa. To jest niemożliwe dla nas. Życie chrześcijańskie jest możliwe tylko dla Jezusa tak naprawdę. Doskonałe życie chrześcijańskie. I dlatego On musiał w nas zamieszkać i tego życia nas uczyć, tego życia nam udziela. I choćby pierwszy z Tesaloniczan. Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci. Kto nas ma moc uświęcić? Tylko Bóg. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Aha, czyli ja mam sprawić, żeby bez nagany stanąć. Nie sprawisz. Kto tego dokona? Ten, który was powołuje, jest wierny. On też tego dokona. Bóg gwarantuje, że dokończy tego procesu uświęcenia. I kiedy? W jaki sposób? No właśnie za pomocą tego trzeciego etapu, na który czekamy, tego momentu uwielbienia. Kiedy w mgnieniu oka z Twojego ciała zniknie grzeszna natura i zostanie tylko Duch Święty, tak jak w Jezusie. Zero grzesznej natury, tylko obecność Boga. Bóg tego dokona. Staniesz bez nagany i bez skazy i bez nazwy. Bóg to zrobi. Ale w międzyczasie czy Bóg jest bierny? Nie. Nie. Czytaliśmy przed modlitwą, że mamy się wpatrywać w chwałę Boga, i wtedy będziemy przemieniani z chwały w chwałę. Czyli im bardziej poznajesz Jezusa, przebywasz z Nim, prosisz: Jezus, zmieniaj mnie na swój obraz, to będziesz się przemieniał. Jego charakter zacznie się odbijać coraz bardziej w Tobie. I autor konkluduje, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Kto sprawia ostatecznie tą przemianę? Pan, który jest Duchem. Nie moja silna wola, nie mój wysiłek. On jest potrzebny, moje decyzje są potrzebne, moje posłuszeństwo jest potrzebne, ale to nie to sprawia, że ja się zmieniam. Duch Święty sprawia. W odpowiedzi.
Pamiętajmy o tym. Charakter nasz zmienia Duch Święty, nie nasze decyzje. Nasze decyzje tylko, można powiedzieć, uwalniają, pomagają, pozwalają mu działać, bo nie robi nic na siłę, prawda? Ale to on jest autorem. I teraz jak, co to znaczy w praktyce polegać na Bogu? No bo przecież nadal muszę decydować. Nadal, kiedy przychodzi pokusa, to ja muszę podjąć decyzję. Bóg za mnie nie podejmie. Bóg zamiast mnie nie odeprze pokusy, prawda? Bóg zamiast mnie nie okaże posłuszeństwa jakiemuś tam przykazaniu. Tego nie zrobi. Ale słuchajcie, możemy spojrzeć na to tak, że nasze uświęcenie zakończy się pełnym sukcesem. I z tej perspektywy mogę przystępować do tego wysiłku, do tego trudu. Mogę zacząć z góry dziękować. I tego mnie Bóg na przykład nauczył, że kiedy grzeszę, nawet kiedy grzeszę, kiedy są w moim życiu pewne grzechy, pewne rzeczy, z którymi już długo walczę i nadal tam malutki progres jakiś tam jest, nie taki jakbym chciał, to nie jest powód do załamania. To jest powód do tego, żeby wciąż na nowo stanąć przed Bogiem i powiedzieć: Jezu, przepraszam, znów to zrobiłem, ale dziękuję Ci za to, że to jest kwestia czasu, że Ty mnie przemienisz. Dziękuję. Biorę to przez wiarę, bo Twoja moc we mnie działa. Ja sam i tak się nie zmienię. Dodawaj mi sił, dodawaj mi mocy, polegam na Tobie i czekam. I czekam. I po prostu czekam. I w tej wierze działam, w tej wierze walczę. Czyli w tej pewności, że zakończy się sukcesem. To jest, słuchajcie, właśnie wiara. To jest wiara. Wiara w Boga, który we mnie działa. Czyli uzależnienie od Niego, poleganie na Nim. Wysiłek jest? Jest. Decyzje są? Są, jak najbardziej. Ale podejmowany w tej świadomości, że to Jezus mnie zbawia. Ja sam siebie nie zbawię. To Duch Święty mnie zmienia, ja sam siebie nie zmienię, więc z góry mogę Mu za to dziękować. Mogę Mu dziękować, mogę sobie przypominać fakty z Bożego Słowa. To jest właśnie wiara w Boże Słowo. Skoro Boże Słowo mówi, że w Chrystusie mój stary człowiek umarł i zostałem uwolniony od władzy grzechu, to taka jest prawda. I żaden grzech mi nie wmówi, że jestem w jego niewoli. A szatan będzie to robił. Widzisz, jesteś zniewolony tym grzechem. Który raz to zrobiłeś? Który raz w tym tygodniu czy w tym miesiącu to zrobiłeś? Znów się zdenerwowałeś, znów coś tam, tak? Jesteś w niewoli. Kłamstwo. Nie jesteś w niewoli. Jesteś wolny. Ucz się w tej wolności chodzić. Dziękuj Bogu, że jesteś wolny i proś Boże, ucz mnie w tej wolności chodzić. Dodawaj mi sił, żebym odrzucał żądania starego Pana, bo on już nie jest moim Panem. Już dawno. Od momentu nawrócenia nie jest moim Panem. Teraz Ty jesteś moim Panem. I pod Twoją władzę chcę mieć, nie pod Jego władzę. Pomóż mi. Napełnij mnie siłą. I zobaczysz, jak to jest. Zobaczysz progres. Natomiast, i właśnie to, co mówiłem. Kto ufa Bogu, nic mu nie obiecuje. Nic mu nie obiecuje, bo wie, że nic nie może obiecać. Bo na jakiej podstawie? Kto siebie poznał, kto poznał, że jest słabym człowiekiem, nic Bogu nie obiecuje. Zdaje się na Jezusa, na Ducha Świętego, który działa we mnie. Nie musisz Bogu nic obiecywać. Nie musisz Bogu obiecywać poprawy. Raczej dziękuj za to, że On cię poprawi. I walcz z grzechem w oparciu o Jego siłę. I dąż do świętości w oparciu o Jego moc. W oparciu o Jego obietnice. Spoczywaj na nich. I tu dochodzimy do tego słowa odpoczynek. Jeśli walczysz z grzechem, jeśli walczysz o to, żeby upodobnić się do Jezusa w oparciu o swoją silną wolę jedynie i swój ludzki potencjał, to będzie strasznie męczące, frustrujące, to będzie syzyfowa praca. Syzyfowa praca. Wtoczysz ten kamień, już pomyślisz, no, znów się skoczy. Natomiast jeśli walczysz w oparciu o moc Chrystusa, polegając na Nim, czekając na Pana. Tak jak pięknie to obietnica mówi z księgi Izajasza, teraz dosłownie nie pamiętam, ale ci, którzy oczekują Pana, są wzbijają się w górę jak orły, tak, biegną, a nie ustają i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Czekaj na Pana, a przyjdzie moc. A przyjdzie przemiana. Polegaj na Nim. Nie wysilaj się,
Nie obiecuj Bogu, nie rób z siebie kogoś, kim nie jesteś. Polegaj na Jezusie. I pięknie to ujął Paweł, piszcie do Kolosan, apostoł Paweł. To współpraca. Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak aby każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, z tym zmagam, czyli wysiłek Pawła, i po grecku to są bardzo mocne słowa, oznaczające wysiłek aż do wyczerpania. Czyli on bardzo duży wysiłek wkładał, tak? Siłę woli w ogóle, ale z tym zmagam, stosownie do jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. Paweł zaciskał zęby, walczył, tak, ale polegając na sobie? Nie. Polegając na Bogu. I Bóg go zasilał, i on to czuł, i przeżywał, i doświadczał. I to jest, słuchajcie, dla każdego z nas. Możesz walczyć, mając wewnątrz komfort, możesz walczyć, mając wewnątrz zmęczenie, wyczerpanie, zniechęcenie i tym podobne. Wybór jest twój. Od czego to zależy? Na ile ufasz Bogu, na ile ufasz temu, co jest napisane w Biblii. O tym, że jesteś wolny, o tym, że Bóg w tobie działa, o tym, że jeśli będziesz trwał w Jezusie, to przyniesiesz owoc, bo bez Niego nic nie możesz uczynić. Polegaj na Nim, polegaj na tych obietnicach. Będziesz doświadczał mocy. Będziesz wkładał wielki trud w swoje życie, chrześcijański wielki wysiłek, ale to nie będzie cię męczyć i wyczerpywać duchowo, tylko wprost przeciwnie, to cię będzie wzmacniać duchowo. Fizycznie będziesz zmęczony, bo służba Bogu kosztuje, prawdziwa służba Bogu kosztuje. Męczysz się, tak? Wystarczy poczytać o apostole Pawle, ile cierpień ten facet zniósł. W głodzie, w chłodzie, w chłostach, w niedojadaniu, w prześladowaniach od niewierzących i od wierzących czasem. Stres, tak? Strach o swoje życie, ale w ostatecznym rozrachunku wychodził zawsze z podniesioną głową. Dlaczego? Bo Jezus go od środka zasilał. I dlatego on pisał: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Przychodzą momenty strachu, tak, załamania i tak dalej, ale wtedy jest okazja do czego? Żeby na nowo zaufać i zaczerpnąć z Jezusa, który we mnie mieszka. Jak to się dzieje? Modlitwa z wiary. Modlitwa, która dziękuje z góry, która nie mówi: no Jezu, fajnie, żeś pomógł, może pomożesz. To nie jest wiara. Wiara mówi: dziękuję, że mi pomożesz, czekam, Panie. Czekam na Twoją moc, czekam na Twoją mądrość, dziękuję. Amen. To jest modlitwa z wiarą. I będziesz doświadczał. Będziesz doświadczał. Odpocznienia w wysiłku. Paradoksalnie. Będziesz wkładał dużo wysiłku, a duchowo czy to nie będzie wyczerpywać. Wprost przeciwnie, będzie cię wzmacniać. Bo tak działa Boża moc. I ostatni aspekt, ten, na który nacisk kładzie autor tego odpocznienia, czyli że wejdziemy do pełni naszego odpocznienia. Chodzi oczywiście o przyjście Jezusa, o powrót Chrystusa, kiedy zabierze wierzących, zabierze swój Kościół, zabierze do tego przysłowiowego nieba, chociaż niebo to jest tylko przystanek. Ostateczny cel to jest nowe niebo, nowa ziemia, nowa Jerozolima, nowy świat, raj przywrócony, tak jak od początku Bóg zamierzał. I czytamy choćby w liście do Tesaloniczan: gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, z apostołami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. Dać odpocznienie. Od czego? Od cierpienia za wiarę, od trudów życia chrześcijańskiego, od problemów, od stresów. Takie odpocznienie nas czeka. Objawienie świętego Jana. Usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Uczynki ich bowiem idą za nimi. Słuchajcie, tam, w Królestwie Bożym, kiedy będziemy mieli już nowe ciało, przemienione, tam będzie pełne odpocznienie. Zero stresu, zero wysiłku, zero walki. Zero wszystkiego, co tu i teraz nas męczy, ciągnie w dół. Tego już nie będzie. Z czym musimy się właśnie zmagać?
korzystamy z Bożej mocy. Tam nie będzie żadnego zmagania, bo wszyscy wrogowie przestaną istnieć. I na to odpocznienie czekamy, prawda? I do tego odpocznienia tęsknimy. I to odpocznienie jest gwarantowane wszystkim wierzącym. To jest piękne. I co ciekawe, Słowo Boże mówi, że w objawieniu właśnie świętego Jana służy i słudzy Jego służyć Mu będą. Będziemy w jakiś sposób tam w Nowej Jerozolimie, na Nowej Ziemi służyć Bogu. Nie wiem jak. Teologowie snują różne scenariusze. Jedni mówią, że będziemy normalnie pracować, tak jak tu i teraz, dzisiaj, bo człowiek został stworzony do pracy. Ja w to wierzę, słuchajcie, wiecie? Wierzę, że wieczność nie będzie polegała, tak jak tu wiele razy się śmieliśmy z tego, na fruwaniu na obłoczku i graniu na harfie i śpiewaniu ciągle uwielbiam Cię Jezu, całą wieczność, tak bez końca. To nie do tego został stworzony człowiek, wbrew pozorom. Człowiek został stworzony, żeby w imieniu Boga zarządzać tą planetą, uprawiać ją, korzystać z niej, po Bożemu opiekować się tą kulą. I myślę, że to będziemy robić jako Boże dzieci. Dlatego Biblia mówi, że niektórzy obejmą władzę nad miastami, będą zarządzać miastami, będą różne stopnie nagród, zasługi tu i teraz. Bóg ma jakiś wspaniały plan. Wieczność, słuchajcie, nie będzie nudna. To, co tu na ziemi przeżywamy, to w porównaniu z tym, jak będziemy służyć Bogu w wieczności, to doczesność jest nudna i szara. Tam dopiero się zacznie służba Bogu. Służba, która nigdy nie będzie męczyć. Pełne odpocznienie. Praca, która nie będzie dobijać. Praca, która nie będzie wyczerpywać. I myślę, słuchajcie, że jako ludzie odrodzeni w jakiejś namiastce możemy tego doświadczać tu i teraz. Nawet pracując gdzieś tam zawodowo. Jeśli z właściwych motywów pracujesz, jeśli tak jak Biblia uczy, pracuj tak, jakbyś pracował dla Pana, nie dla ludzi, możesz doświadczyć cząstki tego odpocznienia. Jakaś część tego przekleństwa rzuconego przez Boga na pracę w efekcie ludzkiego grzechu, w efekcie grzechu Adama i Ewy, ona zostaje zniwelowana. Bóg ci daje przedsmak tego, czym będzie praca w Królestwie Bożym. Praca, która totalnie nie będzie męczyć, będzie czystą frajdą i rozkoszą. Tak będzie w Królestwie Bożym. Tak było z Adamem i Ewą, zanim upadli w grzech. Uprawiali ogród, opiekowali się tym ogrodem. Czysta frajda. Zero zmęczenia, wyczerpania. Przyszedł grzech i Bóg powiedział: w trudzie i znoju będziesz z tej ziemi pracował na chleb, a ona będzie ci rodzić ciernie i usta. I to jest taki symboliczny obraz rzeczywiście ludzkiej pracy. Męczy nas czasami, wyczerpuje. Zero efektów czasami przynosi, prawda? Ale jeśli narodziliśmy się na nowo i dla Jezusa robimy to, co robimy, nawet w zawodowej pracy, możemy po części doświadczyć tego wewnętrznego luzu. A co dopiero w Królestwie Bożym? Na to odpocznienie czekamy. Także kochani, kończąc, do odpoczynku wchodzisz przez wiarę. Pytanie brzmi: czy uwierzyłeś w Jezusa jako swojego Zbawiciela? Czy też chcesz się dalej sam męczyć w swoim życiu i ze swoim życiem? Wybór jest twój. Jezus czeka, żebyś mu oddał swoje życie, żebyś przekazał władzę, żebyś mu zaufał. On za ciebie zapłacił, zapłacił karę za twoje zło. Zostaje w to uwierzyć i przyjąć. I wejdziesz w duchowe odpocznienie. Zaczniesz go doświadczać. Natomiast dla nas, do wierzących, podobne pytanie. Też chodzi o wiarę. Na ile ufasz Bogu na co dzień? Na ile czerpiesz z Jezusa, a na ile polegasz na sobie? Na ile dziękujesz z góry, a na ile błagasz tak w modlitwie, jakbyś do końca nie wierzył, czy Bóg ci pomoże, czy nie? Niby takie niuanse, ale słuchajcie, one pokazują poziom naszej wiary, poziom naszego zaufania. Jesteś pewien swego Ojca? Czy może nie do końca? Według twojej wiary ci się stanie. Na ile wierzysz, na tyle będziesz doświadczał pokoju, komfortu, tego wewnętrznego luzu. Na tyle, na ile wierzysz. Kto uwierzy,
Jezus powiedział piękne słowa do Marii, czy tam do Marty, kiedy miał wzbudzić Łazarza. Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Jeśli będziesz naprawdę trzymał się, ufał Bożemu Słowu, ujrzysz chwałę Bożą w swoim życiu. I tego na wszystkim życzę. Amen.